Przyznam się, że odkąd sięgam pamięcią, moje życie to czysty chaos. Naczynia zwykle myłem, jak już nie miałem na czym jedzenia położyć. W pokoju brud, smród i ubóstwo. Skarpetki porozwalane po całym pokoju. A ja wiecznie nieobecny, chaotyczny, z problemami. W tym roku jednak do mojego chaotycznego życia został wprowadzony pewien porządek. Taki polski ład. Dzięki niemu moje życie nabrało nowej palety barw, od ponurej szarości po kruczą czerń. Dzięki polskiemu ładowi już nigdy nie zostawię mleka na gazie. Jak będę wychodził z domu, zawsze będę gasił światło. Mało tego, przestanę marnować żywność, bo już nigdy z rana nie kupię bułek ponadprogramowych. A na stacji zatankuję tylko tyle, ile potrzebuję na dojazdy do pracy. Koniec z tankowaniem do pełna. Ba, nawet wartość mojego mieszkania poszła w górę. Bo niby jak inaczej wytłumaczyć wzrost czynszu, co? A ostatnio nawet niemal trafiłem w totka. Kupiłem meble z Ikei, a teraz sprzedam je dwa razy drożej. A zaoszczędzone pieniądze przeznaczę na ratę kredytu. Bo dzięki polskiemu ładowi ona również poszła w górę. Chyba jedyne, co w moim życiu nie wzrosło, to IQ i wypłata. No ale nie dla pieniędzy człowiek pracuje, tylko dla idei, prawda? Także ja już czekam na swoją miskę ryżu. A wy? Na krawędzi. Subskrybuj, udostępniaj, oglądaj. Ja się nazywam Łukasz Podstawka, a wy się znajdujecie w mojej kanalizacji Na krawędzi, gdzie jak zawsze poruszam tematy, o których lepiej nie mówić. Witam serdecznie. Dzięki poruszanym przeze mnie tematom jestem traktowany przez Czerwony Portal jako margines społeczny. Po prostu uwalają mi zasięgi. I tu z pomocą możesz przyjść. Ty, a nawet ty. Miałem dać suba i like, ale te żebranie co odcinek jest irytujące. No dobra, jak nie chcesz mi pomóc, to nie. A tak naprawdę wystarczy troszeczkę. Naprawdę niewiele. Zostawcie łapkę w górę. W komentarzu napiszcie, nie wiem, hashtag cokolwiek i subnijcie moją kanalizację, jeśli jeszcze tego nie robicie. A dodatkowo, jeśli macie taką możliwość, udostępniajcie moje materiały w celu zwiększenia zasięgów. Dziękuję wszystkim, którzy już to zrobili oraz wszystkim, którzy zrobią to w przyszłości. A teraz, bez zbędnego pierdzielenia, czyli zaraz po zbędnym pierdzieleniu, lecimy z materiałem. Aha, pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Lecimy. A dzisiejszy przegląd wiadomości zaczniemy od niebezpiecznie wielkiego wzrostu cen gazu domowego. Ostatnio dotarły do mnie wieści o niesamowicie wielkich podwyżkach cen gazu, więc sprawdźmy to. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy cen gazu i prądu na ten rok. W nowej taryfie PGNiG ceny gazu są wyższe o około 83%. Natomiast stawki opłat abonamentowych pozostały na niezmienionym poziomie. Oznacza to wzrost średnich płatności w części rachunku dotyczącej obrotu o około 77%. Wynika z tego, że rachunek za gaz dla klientów indywidualnych wzrośnie w 2022 roku, a w każdym razie w pierwszych jego tygodniach średnio o 54%. Jeżeli mamy w domu kuchenkę gazową, średnio miesięcznie zapłacimy o około 9 zł więcej. Jeżeli zaś ogrzewamy dom gazem ziemnym, rachunek wzrośnie o około 175 zł miesięcznie. Podwyżka na taką skalę może nie być wprowadzona od razu, a rozłożona na raty. Natomiast opłaty nawet o kilkaset procent mogą być wyższe w przypadku odbiorców biznesowych, którzy korzystają z innych taryf. Kim są więc ci tajemniczy odbiorcy biznesowi, o których tutaj piszą? Część z was pewnie sobie myśli, okej, gaz jest tanim paliwem, więc wzrost o ponad 50% to i tak niewiele. A kiedy słyszymy odbiorca biznesowy, kojarzymy go z wielką firmą. Markety, galerie handlowe czy wielkie zakłady pracy. I tak rzeczywiście jest, ale odbiorcą biznesowym jest również pan Radek, fryzjer. Płacił 400 zł, teraz zapłaci 1280 zł miesięcznie. Pani Bogusława, która prowadzi Xero, płaciła 800 zł miesięcznie. W grudniu już ponad 2,5 tysiąca złotych, a z najnowszej prognozy wynika, że za gaz zapłaci ponad 4 tysiące złotych miesięcznie. Pani Klaudia prowadzi zakład kosmetyczny i rachunek również wzrósł ponad czterokrotnie z 250 zł
do 1350 zł. Pan Damian z kolei prowadzi restaurację. Za ogrzewanie lokalu płacił 800 zł, teraz zapłaci 2000 zł miesięcznie. Piotr prowadzi sanatorium uzdrowiskowe. Takie, z jakiego zwykła korzystać pani Krystyna Pawłowicz, kiedy rząd pozamykał hotele, o czym zresztą mówiłem w tym materiale, pamiętacie? Rachunek pana Piotra za styczeń zeszłego roku opiewał na 36 tysięcy złotych. Obecnie za styczeń zapłaci aż 130 tysięcy złotych. I to mimo faktu, że z powodu obostrzeń jego uzdrowisko pracuje na mniej niż pół gwizdka. Olbrzymie firmy, owszem, odczują ceny gazu, ale to będzie tylko ułamek zysków, jakie przynosi, dajmy na to, Biedronka. A najwięcej stracą ludzie, którzy prowadzą tak zwaną jednoosobową działalność gospodarczą. Już teraz wielu z nich zastanawia się, jak dalej ma egzystować. Klientów mają coraz mniej, a rachunki coraz wyższe. A przypominam, że mówimy tutaj jedynie o cenach gazu. A co z prądem, paliwem, produktami spożywczymi, czy choćby meblami? A wreszcie, co z kredytami, które już częściowo wzrosły przez podniesienie stóp procentowych, a zapowiadają kolejne podwyżki? Ale czekajcie, czekajcie, kiedy pani Mariola z warzywniaka, pani Krysia fryzjerka, czy pan Łukasz, spec od kanalizacji, dostaną wyższe opłaty, to my wszyscy na tym stracimy. To jest błędne koło, bowiem ceny usług, bez których czasem się nie obejdziemy, też drastycznie wzrosną. To jest, myślę, to właśnie ślepe zaufanie, jakie przejawia większość fanatyków partyjnych. Nieważne, czy to z jednej, czy z drugiej strony, to jest jedna klika. Wyborcy żyją w skrajnym ubóstwie, a oni jak pączki w maśle. Patrzcie trzeźwo. Ja już od początku, kiedy wprowadzono 500+ i niedziele niehandlowe, już wtedy zauważyłem, że w górę poszła większość atrakcji, głównie dla dzieci, ale nie tylko. Bilety na salę zabaw dla dzieci u nas w Głogowie wzrosły prawie dwukrotnie. Ale nie tylko, bo również bilety w kinach podrożały, czy ceny w restauracjach. A nawet ceny do zoo, za które zapłaciłem kupę kas. I taka matka nawet nie zdaje sobie sprawy, że jedną ręką dają 500, a drugą 500 wyciągają. I to z nawiązką. A jak myślicie, kiedy dowalili jednym, to kiedy przyjdzie nasza kolej? Wiecie, ile płaciliśmy w styczniu zeszłego roku za litr paliwa 95? 4,70, czyli niecałe 5 zł. Już wtedy narzekaliśmy. Na internecie łatwo możecie sprawdzić, jak szybko zapominamy, ile płaciliśmy jeszcze stosunkowo niedawno. Teraz płacimy już 5,70, ale to też tylko dlatego, że Morawiecki wprowadził tą swoją tarczę arcyinflacyjną, czy jakoś tak. Ale to też tylko na kilka miesięcy i patrząc na wszechobecne podwyżki, to tak w zasadzie to niczego nie zmienia. Tu zaoszczędzimy, a tam stracimy. Błędne koło. Ja czekam, aż ktoś wprowadzi taką czysto ludzką, bez złudzeń, tarczę antypartyjną. Może Kukiz? A nie, sorry, przecież on już dawno u Jarka w kieszeni siedzi. Gdzie jest moja szmata? No cóż, miałem poruszyć jeszcze kilka wątków, ale nie starczy mi czasu. Prawdopodobnie w ogóle się już nawet dzisiaj nie wyrobię, więc jutro będę robił 20 pompek. No niestety, będę musiał połamać wity. Ale w takim razie jutro rano sobie wrzucę jeden i wieczorem spróbuję drugi film, żeby nadrobić. Żeby dalej było te 365 w roku, jak mi się uda. Bo pamiętajcie, że codziennie teraz będę starał nagrywać się po jednym filmie. Więc jeśli zostawiłem pewien niedosyt informacyjny, to sorry, to nie było moim zamiarem, ale mam drugie zmiany, a one najczęściej psują mi plany. Zostawcie lajka, komentarz pod filmem, koniecznie napiszcie, czy gdzieś w waszym otoczeniu zaobserwowaliście dziwną drożyznę. I subnijcie moją kanalizację, jeśli jeszcze tego nie robicie, a także udostępniajcie moje filmy, jeśli macie taką możliwość. Ja wam wszystkim z góry bardzo dziękuję. I dziękuję również tym, którzy oglądają moje materiały do końca. Napiszcie mi w komentarzu, nie wiem, hashtag PisiWat, czy jakoś tak. Ja tymczasem się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym materiale. Adieu!